Słuchajcie, z Cyfrowego Cyrku usunięto wiele scen, ciekawostek i sekretów. Także jeśli trzeci odcinek wam się podobał, to na pewno zaciekawią was ujęcia, które to finalnie zostały wycięte z Digital Circus. Także oglądajcie uważnie. I swoją drogą, jak gracie w Roblox'a, to zapraszam do naszej grupy Tosty Games, na której to znajdziecie nasze gry Roblox. Linka znajdziecie w przypiętym komentarzu. A na start zaczynamy od sekretnych scen, które finalnie usunięto i zastąpiono totalnie innymi. Pierwszą taką rzeczą jest potwór. Potwór ten był związany ze scenami, które to miały straszyć naszego Jacksa. Jak wiecie, w tym odcinku nasz królik skończył związany przez resztę i za dużo nie miał do roboty. Lecz pierwotnie plan był totalnie inny. Otóż twórcy planowali podręczyć naszego Jacksa różnymi jumpskerami. Potwory miały go straszyć, a ten miał się strasznie bać. Nie tylko miał krzyczeć, ale też z przerażenia miał skończyć na ziemi unieruchomiony, niczym właśnie jak go związano. Też teoretycznie nie ruszałby się, tylko z innego powodu. W tym temacie też przygotowano takie konceptowe rysunki, między innymi tego, jak nasz Jacks krzyczy, oraz tego, jak nasz Jacks leży na ziemi przerażony. Niestety, pomysł ten całkowicie usunięto, i z braku innych pomysłów postanowiono go po prostu związać, tak żeby ta postać w tym odcinku była, ale za bardzo nic nie robiła. Następną, minis Sceną, którą usunięto, jest też anielski straszak, który to miał testowane miliony krzyków, a fragment z tych testów został udostępniony i wygląda to dosyć zabawnie, niczym jakby jakiś dziwny pies gdzieś w oddali szczekał. Zresztą, sami zobaczcie. Idąc dalej mamy naszego potwora, który to przestraszył Pomni i Kingera. W oryginale potwór ten wyglądał inaczej i bardziej przypominał istotę podobną do człowieka, co niestety wyszło im zbyt przerażająco i zdecydowano się tego no, nie animować. Tutaj możecie zobaczyć jak wyglądał jego finalny projekt postaci z całym ciałem i jak to pierwotnie miało wyglądać. No i w sumie nic dziwnego, że takiego straszaka, takiego potwora zdecydowano się przerobić na istotę bardziej przyjazną dla młodszych i podobną do postaci z na przykład dorsów. Stąd też gracze tej gry mogą tego potwora już kojarzyć, podobnie jak inne elementy, które znalazły się w tym odcinku, bo widać tutaj trochę nawiązań. No i przejdźmy teraz do trofeów myśliwskich, czyli wypchanych i zdeformowanych głów postaci, które to widzieliśmy podczas przygody w nawiedzonym domu. Otóż chodzi tutaj dokładniej o dłoń, którą to widzieliśmy przez krótką chwilę. Okazuje się, że jej projekt jest bardziej ciekawy niż mogłoby nam się wydawać. Nie tylko w animacji, finalnie ta dłoń to była dłoń manekina, a pierwotnie to była prawdziwa. Prawdziwa ludzka dłoń, więc było jeszcze bardziej przerażająco. To do tego twórczeni projektująca trofea pokazała ich wygląd, i okazało się, że tak naprawdę ta zdeformowana wersja ręki to ogólnie była nasza zubolka, która to no, nie została pokazana w całości, ponieważ stwierdzono, że wyszło to zbyt dziwnie, zbyt przerażająco, i w sumie coś w tym jest. Podobna sytuacja była z naszym duszkiem. Otóż w animacji widzimy go jako takiego uroczego duszka, lecz pierwotnie, no jego twarz była bardziej dziwna i można powiedzieć, że wyglądała trochę sztucznie, także jest to zmiana na plus, ale dlaczego potwory stały się bardziej przyjazne wyglądowo i dlaczego jego twarz stała się taka bardziej urocza niż taka normalna? Cóż, twórczyni postaci poinformowała, że pierwotnie myślała, iż odcinek trzeci będzie na. Naprawdę przerażający. Tak też projektowała początkowo postacie, i stąd też tyle zmian w postaciach i w tych różnych potworach. Jednak finalnie produkcja Zdecydowała, że no zmieniamy plan i zrobiono z tego normalny odcinek cyfrowego cyrku, ale po prostu ze strasznymi, halloweenowymi dodatkami specjalnie z okazji na to, że Halloween się zbliża. Stąd też tyle zmian, jeśli chodzi o potwory i różne smaczki w tym odcinku. Pierwotnie miał być to odcinek strasznie przerażający, a finalnie postanowiono to zmniejszyć poziom straszności i zrobić z tego po prostu taki normalny odcinek, ale w temacie Halloween. Swoją drogą możecie dać znać w komentarzu, czy według Was jest to zmiana na plus czy na minus. A z usuniętych całkowicie scen, mamy jeszcze fragment, w którym to nasza pomni znajduje ten cały dom strachów. Tutaj mamy kilka zdjęć takich poglądowych, które finalnie posłużyły jako zapowiedzi do tego odcinka. Na nich możemy zobaczyć naszą pomni trzymającą latarkę. A następnie na kolejnej scenie, na kolejnym takim zdjęciu poglądowym, możemy zobaczyć, jak pomni znajduje się przed tymi wielkimi drzwiami. Do których to miała zapukać wraz z Jaxem oraz resztą ekipy. Niestety, my w wersji, którą otrzymaliśmy, mieliśmy to wszystko skrócone do szybkiego pokazania domu z zewnątrz i od razu widzieliśmy, jak nasze postacie idą przez środek tego domu. Cóż, scena ta miała być związana właśnie z naszym Jax'em, jeżeli chodzi o to, co miało być na dworze, tam miał sobie z nią zapukać do tych drzwi, miał się pojawić jakiś potwór i Jacksa przestraszyć. No ale jak już wiecie, pierwszy przestrasz. Jax, no nie, Jax nie będzie straszony, wszystkie pomysły z straszeniem Jaxa zostały usunięte, więc i ta scena straciła sens więc jej się finalnie pozbyto i pewnie wielu też innych scen, o których nawet nie wiemy. Z usuniętych scen, ale no nie do końca jeżeli chodzi o wygląd, a bardziej o treść są po prostu no wypowiedzi dialogowe. Tych niestety wszystkich nigdy nie poznamy, a szkoda, bo pewnie wyjawiłyby więcej na temat naszych postaci, sekretów i tym podobne, lecz to, co jest wiadome i to, co możemy znaleźć to informacja, że każda wersja językowa posiada trochę inne dialogi, w efekcie można można poznać całkiem ciekawe sekrety, różne żarty i śmieszki które w każdym języku są totalnie inne. Kiedy oglądamy na przykład Cyfrowy Cyrk w języku polskim, no to słyszymy jak nasze postacie sobie rozmawiają, jakieś żarty kojarzące się nam rzucają. Natomiast jak oglądamy w języku powiedzmy angielskim, to rzucają totalnie inne żarty i czasami też same wypowiedzi są totalnie inne i na inny temat. Także jeśli chcielibyście taki odcinek, gdzie porównujemy polską wersję animacji z innymi językami, no to napiszcie w komentarzu hashtag języki. A nagram taki odcinek. A kolejno idąc do sceny z Kingerem i Pomni, mogliśmy zobaczyć, jak ta dwójka szła razem przez korytarz, trzymając się za ręce. Kinger oczywiście w tym momencie świecił, co jest związane z jego unikalną umiejętnością. Generalnie każda postać ma jakąś oryginalną umiejętność. Jeżeli chodzi o wstrzymywanie oddechów, to w tym przypadku nasz Kinger właśnie świeci, nasza Pomni zmienia kolory, a Jax to jest sekretem, więc o tym można robić odcinek. Też możecie dawać znać, czy chcecie. No, i generalnie dostaliśmy zrzut z tej sceny, kiedy on został zapowiedziany. No i przed wypuszczeniem odcinka mogliśmy zauważyć, że w tym korytarzu nasz kinger znajduje się sam. Także scena ta, którą widzieliśmy w odcinku, została wymyślona dopiero później. To, co nam pokazano wcześniej, to był dopiero początkowy pomysł, który no, finalnie został zmieniony, a pierwotnie no, scena miała być trochę inna. Co oczywiście związane jest z tym, że cały odcinek został w pewnym momencie przerabiany, bo początkowo miał być przerażający, a później wszystko zmieniamy, żeby odcinek był po prostu w temacie Halloween lekko strasznym, a nie takim, jak planowano. Do tego, w temacie finalnych scen, które pojawiły się bezpośrednio w odcinku, te zmiany były cały czas i usuwano ciągle takie zbędne, właśnie dekoracje, elementy i animacje, ale co ciekawe, przed ostatnią wersją takich animacji została nam udostępniona wersja z Przedostatniej wersji i finalnej, i to co teraz widzicie, to właśnie pogląd pomiędzy finalnym odcinkiem, a tym, co było chwilę przed, różnice są tutaj niewielkie. Głównie zmieniły się same sceny, do których dodano więcej efektów, tła, kolory i tym podobne. Oczywiście po drodze było tego więcej, a niektóre animacje w ogóle nie trafiły do cyrku, jak już wspomniałem, więc tego no niestety nie zobaczymy. Oczywiście warto tutaj wziąć pod uwagę, że odcinek ten był robiony około 6 miesięcy, a twórczyni zdradziła nam, że pomiędzy startem tworzenia animacji a momentem jego ukończenia doszło do wielu zmian. I zmieniono też cały pomysł na odcinek. Pierwotnie odcinek trzeci miał być o wiele straszniejszy, ale animatorzy i przede wszystkim produkcja uznali, że będzie to zbyt straszne, przez co odcinek gorzej się obejrzy, młodsze osoby w ogóle nie zerkną na ten odcinek. Stąd też te wszystkie dodatkowe straszne animacje postanowiono wyciąć albo w jakiś tam sposób przemienić na bardziej łagodne, albo, no, jak sami wiecie, totalnie pozbyć się niektórych pomysłów, tak jak to było z naszym Jacksem, który miał być ciągnięty ciągle straszony i tego w sumie tutaj żałuję najbardziej, bo Jack ciągle straszony. To byłoby na pewno ciekawe. Co więcej, zmianie uległa też scena naszego Kingera i jego żony. Jak wiecie, w odcinku Kinger wyjaśnił naszej pomni, jak to było z jego żoną i dlaczego ta abstraktowała. Na temat Queenie dostawaliśmy różne poszlaki już od pierwszego odcinka tej serii. Lecz twórcy chcieli jak najmniej zdradzać nam na jej temat, dlatego też wszystkie takie smaczki były pokazywane przez chwilę i gdyby w scenariuszu było powiedziane coś za dużo, no to wtedy to. Suwano, ale na nasze szczęście udało mi się to wszystko zebrać do kupy. Całość możecie zobaczyć na odcinku z sekretnej historii Kingera. Zapraszam link w opisie.